Kasa wziął, ale nie będzie zapłacić. A to już się nie ma kasy. Paragraf drugi.
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Lubocina na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt pierwszy. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 28 907 zł 12 groszy. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 983 667 zł 80 groszy. W tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 365 tysięcy. Punkt drugi. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 19 706 876 zł 68 groszy, w tym wydatki bieżące w kwocie 18 827 862 zł i 45 groszy, wydatki majątkowe w kwocie 879 014 zł i 26 groszy. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu gminy na 2019 w kwocie 750 tysięcy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 750 tysięcy złotych. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 160 tysięcy złotych, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 160 złotych, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytu. Punkt trzeci. Przychody budżetu w wysokości 910 tysięcy złotych, rozchody w wysokości 160 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych stwierdzonych odrębnymi ustawami po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 6. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne w 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określonych w załączniku nr 5. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. Przechodzimy do głosowania nad projektem tej uchwały. Pani Ankiewicz Katarzyna? Jestem za. Pani Laskowska Anna? Jestem za. Pani Jasiński Jarosław? Pan Kumor Mariusz? Jestem za. Pan Gruzda Jarosław? Jestem za. Pani Cerszeń Ewa? Jestem za. Pan Jakubowski Piotr? Jestem za. Pan Kapela Wojciech? Jestem za. Pan Kapela Artur? Jestem za. Pan Jakubowski Grzegorz? Jestem za. Pani Marzec Justyna? Jestem za. Góralski Wojciech? Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz? Jestem za. Pani Buzany Joanna? Jestem za. Pan Łukowski Marcin? Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu czwartego, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubocin. Czy mają Państwo jeszcze uwagi odnośnie tej uchwały? Nie. W takim razie przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Lubocin z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubocin. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dziennik ustaw 2018 roku pozycja 277 z późniejszymi zmianami uchwala się to następuje. Paragraf 1. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubocin na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Lubocin na lata 2019-2022 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt 3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości objętych wieloletnią prognozą finansową. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania nad projektem tej uchwały. Pani Ankiewicz Katarzyna? Jestem za. Pani Laskowska Anna? Jestem za. Pan Jasiński Przemysław? Pan Kumor Mariusz? Jestem za. Pan Gruzda Jarosław? Jestem za. Pani Cerszeń Ewa? Jestem za. Pan Jakubowski Piotr? Jestem za. Pan Kapela Wojciech? Jestem za. Pan Kapela Artur? Jestem za. Pan Jakowski Grzegorz? Jestem za. Pani Marzec Justyna? Jestem za. Góralski Wojciech? Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz? Jestem za. Pani Buzanek Joanna? Jestem za. Pan Kubowski Marcin? Jestem za. Stwierdzam, że uchwała przyjęto jednogłośnie.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Krotocin. Projekt uchwały odnośnie uchwalenia statutu gminy Krotocin także był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy mają Państwo jeszcze może jakieś uwagi odnośnie tego projektu uchwały? W takim razie odczytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Krotocin z dnia 2019 dzienną punktu. Dzisiaj mamy 29 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Krotocin. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 1 i artykułu 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2018 roku, komisja 994 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się statut gminy Krotocin w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest wójt gminy Krotocin. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 24 łamane na 127 na 2009 rok Rady Gminy Krotocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie ustalenia statutu gminy Krotocin Dziennik Urzędu Województwa Mazowieckiego nr 201 pozycja 5606 z późniejszymi zmianami. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przechodzimy do głosowania nad tym projektem. Pani Jankiewicz Katarzyna? Jestem za. Pani Laskowska Anna? Jestem za. Pan Jasiński Przemysław? Jestem za. Pan Kumar Mariusz? Jestem za. Pan Grzegorz Jarosław? Jestem za. Pani Szerszeniewa? Jestem za. Pan Jakubowski Piotr? Jestem za. Pan Kapela Wojciech? Jestem za. Pan Kapela Jestem Artur? Za. Pan Jakubowski Grzegorz? Jestem za. Pani Marzy Krystyna? Jestem za. Góralski Wojciech? Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz? Jestem za. Pani Budanek Joanna? Jestem za. Pan Kukowski Marcin? Jestem za. Stwierdzam, że uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i Domu na lata 2019-2023. Odnośnie tego projektu uchwały też mieliśmy informację na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego projektu? Nie. Nie. W takim razie przystępuję do odczytania treści projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Krotocin z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu podatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2019 roku z artykułu 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca roku pomocy społecznej, Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 1508 z późniejszymi zmianami. W związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu 2019-2023, Monitor Polski 2018 roku, pozycja 57, uchwala się to następuje. Paragraf 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, Monitor Polski 2018 roku, pozycja 1007. Jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego artykułem 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 1508 z późniejszymi zmianami. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Krotocin. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 3 łamane na 15 łamane na 2018 rok Rady Gminy Krotocin z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Przechodzimy do głosowania. Pani Agnieszka, Pani Laskowska Anna. Jestem za. Pani Jasiński Przemysław. Jestem za. Pan Kumor Mariusz. Jestem za. Pan Gruzda Jarosław. Jestem za. Pani Szczęśliwa. Jestem za. Pani Kubowski Piotr. Jestem. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Kapela Artur. Za. Pani Polski Grzegorz. Jestem za. Pani Marzec Justyna. Jestem za. Góralski Wojciech. Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz. Jestem za. Pani Kuzanek Joanna. Jestem za. Pan Kubowski Marcin. Jestem za. Dziękuję. Uchwała przyjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. O tym projekcie uchwały też rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy może mają Państwo jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego projektu? Jeśli nie, to przechodzimy do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie podwyższenia uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506, artykuł 8 ustęp 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 15.08, późniejszymi zmianami. W związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanawiania wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, monitor Polski 2018 roku, pozycja 10.07, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, to jest dziennik ustaw 2018 zmianami, dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup publiczności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, monitor Polski 2018 roku, pozycja 10.07, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutocin. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 3 łamane na 16 na 2018 rok w Radzie Gminy Lutocin dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Pani Jadwiga Katarzyna. Jestem za. Pani Laskowska Anna. Jestem za. Pan Jasiński Przemysław. Za. Pan Kumor Mariusz. Jestem za. Pan Gruzda Jarosław. Jestem za. Pani Szczęśliwa. Jestem za. Pan Kubowski Piotr. Jestem za. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Kapela Artur. Jestem za. Pan Jakowski Grzegorz. Jestem. Pani Martyna. Jestem za. Góralski Wojciech. Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz. Jestem za. Pani Kuzanek Joanna. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Filii Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Rokowskiego w swojej dzielnicy z siedzibą w Jornem. Rozmawialiśmy też o projekcie tej uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy chcieliby Państwo coś jeszcze w tej sprawie powiedzieć? Proszę. Proszę. Jesteśmy zobowiązani, Szanowni Państwo, radni. Przedstawić Państwu niezbędne dokumenty, które były do uzyskania w trakcie całej tej procedury. Jak Państwo wiecie, najpierw była podjęta uchwała o zamiarze i do tej uchwały było stosowne uzasadnienie dotyczące przede wszystkim środków wydatkowanych na szkołę demografii, jeśli chodzi o urodzenia i kwestii związanej z tym, że w tych czasach będzie
poszczególnych rocznikach bardzo niska. W roku szczególnie 2021-2022 byłyby to klasy dwu, trzy, czteroosobowe. Kuratorium oświaty, kurator oświaty mazowiecki dokładnie po przesłaniu wniosku przez wójta, łącznie z uchwałą o zamiarze od państwa, zadysponował pracowników, którzy przyjechali tutaj do Rocina i do Jonnego i do Swojęcina i oni zbadali swoje strony, jak przebiega cała kwestia związana z urodzeniami i kwestia związana z wydatkowaniem na ten rok. Po wniesieniu do wójta gminy Lutocin o uzupełnienie do dokumentów, ostatecznie w dniu 14 marca 2019 roku mazowiecki kurator oświaty w Warszawie wydał postanowienie. Działając na podstawie artykułu 123 ustawy 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z artykułem 89 ustęp 3 i ustęp 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe po rozpatrzeniu wniosku wójta gminy Lutocin wraz z uzasadnieniem z dnia 14 lutego 2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru likwidacji szkoły filialnej Wionnem wyrażam pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji przez Radę Gminy w Lutocinie szkoły filialnej Wionnem podporządkowanej organizacyjnie samorządowej szkole podstawowej z imieniem świętego Stanisława Kostki w Swojęcinie. Teraz kurator od swojej strony zbadał liczebność urodzenia i państwu ze strony drugiej odczytam demografię w odniesieniu do obwodu szkoły filialnej Wionnej. Wionne wskazuje, że liczba urodzeń jest malejąca. W 2013 roku czworo dzieci, w 2014 roku czworo dzieci, w 2015 roku czworo dzieci, w 2016 jedno dziecko, w 2017 czworo dzieci i w 2018 zero. A więc ta liczba wskazuje, że wszystkich tych uczniów, jak już państwo odczytywaliście w uzasadnieniu do uchwały, ja zaraz to odnajdę, liczba uczniów w poszczególnych klasach. Jodnik 2018-19, w zerówce sześcioro, w pierwszej klasie jedno dziecko, w drugiej klasie dziewięcioro, w trzeciej klasie czworo, razem 20 dzieci, teraz tyle. Teraz. W przyszłym roku 2019-2020 w zerówce dwoje, w pierwszej klasie czworo, w drugiej klasie jedno i w trzeciej klasie te 9, które właśnie przejdzie. I to jest ta największa liczba, która jest całością prawie do tej szkoły, razem 16. Ale już w roku 2020, no niestety przykro, na to się patrzy, ale liczby mówią same za siebie. W zerówce 0, w pierwszej klasie dwoje, w drugiej klasie czworo, w trzeciej klasie jedno. Łącznie 7 dzieci w całej szkole. A więc po zbadaniu przez pracowników kuratora całej sytuacji, tak jak mówiłem, związanej z demografią, wydatkowaniem, możliwością zabezpieczenia tym dzieciom kontynuacji nauki, bo to jest obowiązek wynikający z artykułu 89 Prawa Oświatowe, które mówi wyraźnie, że organ prowadzący ma obowiązek zabezpieczyć kontynuację nauki dzieciom zlikwidowanej szkoły. Tutaj, jak państwo widzicie, w naszej uchwale jest zapis, który mówi, że kontynuacja nauki może być w szkole, w samorządowej szkole podstawowej imienia świętego Stanisława Kostki w Swojęcinie, a więc w szkole macierzystej, odległo 6 km lub w zespole w Lutocinie też odległo 6 km. Tutaj wójt na spotkaniach z rodzicami jasno przedstawiał, że rodzice będą mieli możliwość wyboru. Tam, gdzie będą chcieli, tam oddadzą swoje dzieci, a niekoniecznie do szkoły macierzystej. Czyli niekoniecznie do Swojęcina. Więc tak wygląda sytuacja od strony prawnej. Część dalsza, którą należało wypełnić, to obowiązek zwrócenia się do związków zawodowych działających na terenie istnienia placówki.
Czyli od kuratora trzeba mieć opinię pozytywną, żeby placówka mogła być zlikwidowana, natomiast od związków zawodowych trzeba mieć opinię w ogóle. Pozytywną lub negatywną lub wcale. Warunek jest taki, że o tę opinię organ prowadzący się zwróci. I tu wójt zwrócił się do związku, do Komisji Międzyzakładowej WDZ Solidarność Oświata w Żrominie. Przedstawiciele Komisji WDZ Solidarność Oświata postanowili nie zajmować stanowiska w tej sprawie i takie pismo nam przedstawili. Rozumiałe. Natomiast przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Działu Powiatowego w Żrominie, przedstawił nam w swoim piśmie, tak bym to powiedział, wnioski, ale nie opinie. Nie ma opinii, że opiniują pozytywnie lub negatywnie. Wnioskują, chcą żeby przede wszystkim wnoszą o zobowiązanie dyrektorów Zespołu Szkół w Grudnocinie i Szkoły Podstawowej w Swojęcinie o zaprojektowaniu arkuszy organizacyjnych uwzględniające przyjęcie pracowników zlikwidowanej firmy. Dalej. Przedstawiamy swoje tezy. Likwidacja małych szkół w środowisku wiejskim ma ujemny wpływ na rozwój i skutkuje degradacją środowiska. Po dokładnej analizie uzasadnienia do projektu uchwały wydaje się uzasadniony argument samorządu, który udowadnia systematyczny spadek dzieci generujący zwiększone koszty utrzymania szkoły, a zatem utrzymanie tej placówki w dotychczasowej formie wydaje się nieuzasadnione. Związek jest świadomy tego, że za politykę oświatową odpowiada organ prowadzący i wyrażamy nadzieję, że zapewnienie o poprawie warunków kształcenia dla uczniów będzie rzeczywiste. Dalej, zarząd oddziału wnosi o zagwarantowanie przeniesienia nauczycieli i pracowników usługi do szkół pozostających pod nadzorem samorządu. I takie zapewnienie wójt musiał przedstawić do mazowieckiego kuratora oświaty, jeśli chodzi o każdego nauczyciela dosłownie z imienia i nazwiska. Pani Iksińska przechodzi do tej szkoły, pani Igrekowska do tej szkoły, pani Zedowska do tej szkoły. Takie zapewnienie musiało przez wójta podane. Po spełnieniu tych wymogów, a więc pozytywnej opinii mazowieckiego kuratora oświaty i opinii związku i podjęciu uchwały już o likwidacji tym razem przez Radę. Z dniem, jak Państwo widzicie, 31 sierpnia 2020 roku ta placówka jako filia przestałaby już funkcjonować. Dalej w tej uchwale są zapisy, że majątek po zlikwidowanej chwili przejmuje samorząd terytorialny, a dokumentację przejmuje dyrektor szkoły macierzystej, a dyrektor samorządowej szkoły podstawowej imienia Świętego Stanisława Polski w Swojęcinie. I to wszystko, jeśli chodzi o tę uchwałę. Także macie Państwo tutaj obszerną wiedzę na ten temat, jak to wszystko wygląda. Jak już podkreśliłem, uzasadnienie do tej uchwały jest takie samo, jak i do tamtej. Znaczy nie może być inne, że przy tamtej uchwale widzieliśmy coś innego o zamiarze, a przy tej widzimy coś innego. To jest to samo uzasadnienie, które Państwo macie w ręku z sesji z lutego. Oczywiście otrzymał również mazowiecki kurator oświaty. Na chwilę obecną w Szwajcinie, panie wójcie, tutaj z tego co kurator nam przedstawia, jest 45 uczniów. I są trzy szkoły. Około 20. Tak, i 18 dzieci, 3 sześcioletnich w oddziale przedszkola. Także tak wygląda w chwili obecnej. 45 dzieci przez 8. A więc liczba po zlikwidowanej firmy według pana kuratora, jeżeli by te wszystkie dzieci przeszły, to wyniósłby w poszczególnych latach w roku szkolnym pierwszym 53 uczniów byłoby bez oddziału przedszkolnego, a następnie w następnym roku to 60. Tyle. Odległość pomiędzy miejscowościami, nawet to zmierzyli i też przejechali, wynosi 5 km, czas przejazdu 7-8 minut. Na trasie odbywa się dowóz uczniów z klas 4-8 w godzinach rannych, przyjeżdżają do szkoły na około 20 minut przed lekcjami, więc nie ma potrzeby zapewnienia opieki świetlicowej przed lekcjami. Uczniowie oczekują na dojazd do domu 10 minut.
Także zbadane zostało naprawdę sumiennie wszystko, panie Wojciech. Jest trzy spadki. Tak to wyglądało. To nie jest takie proste, żeby... To państwo wiecie, że bardzo trudno kuratora do tego typu kwestii. Tutaj mi się przekonała ta liczba, 7. Po prostu. 7 dzieci w szkole. I troje nauczycieli. No, to już... Tak to wygląda. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję panie ciągle. Mają państwo jeszcze jakieś pytania? Nie. No, ale przechodzimy do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Lutocin dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji linii samorządowej szkoły podstawowej im. Świętego Stanisława Kłodzki w swojej gminie z siedzibą w Jonie. Na podstawie artykułu 18 punkt 9 litery H w ustawie dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 i artykułu 89 ustęp 1 ustawy dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 996, późniejszymi zmianami. Rada Gminy Lutocin po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty i opinii związków zawodowych uchwala to następuje. Paragraf 1. Z końcem roku szkolnego, to jest dniem 31 sierpnia 2020 roku, likwiduje się filię samorządowej szkoły podstawowej im. Świętego Stanisława Kłodzki w swojej gminie z siedzibą w Jordan. Paragraf 2. Uczniowie zlikwidowanej filii od dnia 1 września 2020 roku będą mogli kontynuować naukę samorządowej szkole podstawowej im. Świętego Stanisława Kłodzki w swojej gminie lub zespole szkół w Lutocinie. Paragraf 3. Majątek zlikwidowanej chwili przejmuje organ prowadzący, gmina Lutocin. Paragraf 4. Dokumentację zlikwidowanej chwili przejmuje dyrektor samorządowej szkoły podstawowej im. Świętego Stanisława Kłodzki w swojej gminie. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania nad projektem tej uchwały. Pani Jankiewicz Katarzyna? Jestem za. Pani Jaskowska Anna? Jestem za. Pan Jasiński Przemysław? Za. Pan Kumor Mariusz? Jestem za. Pan Brudza Jarosław? Jestem za. Pani Serszeniewa? Wstrzymuję się. Pan Jakubowski Piotr? Jestem za. Pan Kapela Wojciech? Jestem za. Pan Kapela Artur? Jestem za. Pan Jakowski Grzegorz? Jestem za. Pani Marzec Justyna? Jestem za. Góralski Wojciech? Wstrzymuje się. Pan Szatkowski Mariusz? Jestem za. Pani Kuzanek Joanna? Jestem za. Pan Kukowski Marcin? Jestem za. Zresztą, że uchwałę przyjęto. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Lutocinie za 2018 rok. Proszę państwa, słyszeliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji sprawozdanie i wyjaśnienie odnośnie tego sprawozdania finansowego samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Lutocinie. Dodatkowo to sprawozdanie zostało wcześniej też pozytywnie zaopiniowane przez Społeczną Radę funkcjonującą przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Czy mają państwo jakieś pytania w związku z tym projektem uchwały? Nie. W takim razie przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Lutocin dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 1875, tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Artykuł 53 ust. 1 ustawy dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 351, tekst jednolity oraz statutu samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Lutocinie zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lutocin nr 14/62/2012 dnia 1 marca 2012 roku Dziennik Urzędu Województwa Mazowieckiego 2012 roku pozycja 2573 uchwala się to następuje. Paragraf 1. Uwzględniając pozytywną opinię Rady Społecznej zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe z informacją dodatkową samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Lutocinie za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.
Przewodnicząca. Pani Jankiewicz Katarzyna. Jestem za. Pani Leskowska Anna. Jestem za. Pani Jasiński Przemysław. Pan Mariusz. Jestem za. Pan Grudna Jarosław. Jestem za. Pani Szczerzyna. Jestem za. Pan Kułowski Piotr. Jestem za. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Kapela jestem za. Pan Jankowski Grzegorz. Jestem za. Pani Marzec Justyna. Jestem za. Góralski Wojciech. Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz. Jestem za. Pani Kuzany Fiorna. Jestem za. Pan Kukowski Mariusz. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie wolne wnioski i zapytania. Dobrze, ale w związku z tym, że Pan Wójt ma do nas prośbę, żeby jako pierwszy zdają głos odnośnie tych wolnych wniosków i zapytań, które formułowaliśmy na poprzedniej sesji, to oddam Panu głos. Potem poproszę, jeśli jest taka potrzeba, drugi też zabranie głos, a potem oddamy, proszę Państwa, zgodnicą głos radnym. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o pytanie Pani Radny Zielonego, to to głos na pewno. Tak? Jeszcze tam nie było. Powiedzieliśmy w miarę możliwości, bo tam jest dosyć duży ten ubytek, jak taki był i tak się stawialiśmy, czy mogę to naprawiać, czy ten, ale zapowiedzieliśmy i zobaczymy, jak to będzie. To muszę tak. To proszę. Nie widziałem jeszcze. Dziękuję. Pasy przy szkolnej. Zostało zlecenie odłożone, bo pani prowokuje taka organizacja ruchu i w najbliższym czasie ta organizacja ruchu troszkę trwa. To jest kilka miesięcy, to nie jest tylko raz. Więc po 4 miesięcy tam pasy będą z obu stron. No właśnie, no dziękuję bardzo. O, no, nawet tak były głosy, żeby ktoś mówił, że no dobrze, by się przejść, ale od kościoła już nie można. Nie. Zrobimy to, tutaj, jak jest fakt, się wychodzi koniecznie i zabij kościoła, tylko będzie jeden tam przy tym barku między tym, co mówiliśmy. A drugie będzie tak, jak tutaj jest ten od pana kapeli się wchodzi ze sklepu, przechodzi się przez pasy, dalej jest wychodnik, no to w tym momencie to pasy do paki do tego przychodzi. No właśnie o tym też ten głos. No tak my złożyliśmy zlecenie na tak gdyby organizację ruchu, bo to trzeba tak po prostu dokumenty do starostwa, więc tutaj przez policję musimy przejść. Przez razy, nie żeby nie można tego drugiego, ale jest nie, pan wójt. Nie. Z obu stron będzie na... Jest jedna droga. Więc to byliśmy organizacja cała, więc to po jednej, po drugiej stronie będą jeszcze te pasy. Przyjazdu wielkim dziury na pewno, tak? Z tego strony. Czyli tak, chodziło o ten swoje, czy macie to drogę, nie? Tak. Na razie jeszcze pierwszy zabraliśmy lubiarki, ten talek zdążymy, to jeśli na wszystkie osoby i do radnych, że dziś mają takie drogi, gdzie by wymagało to prasy lubiarki, to po prostu zgłaszać, jak ja będzie już zamówiona lubiarka, to po prostu kontaktować się z opisami radnymi, żeby dokładnie wskazywali, gdzie ta lubiarka ma pojechać, żeby to robiło w jak najkrótszym czasie, bo to płacimy oczywiście za godzinę. To nie jest tak, że pójdę porobić, tylko pojedzie gdzieś na bazę i wróci. Jak najwięcej tego było zrobionego. A propos teraz żywiru. Jest były nowy dostawca, więc już można zgłaszać te potrzeby. Po pierwsze, jak mówiłem, będą zaopatrywane wioski, które mają żywir, czyli z Funduszu Sołeckiego. A to kiedy to będzie pani? Można już po przerwie weekendowej już panią zabierać dostawcą, po tym majowym już może po odpowiednio przymówić. Oczywiście ja proszę o zlecenie do gminy, my przekazujemy dostawcy, dostawcą też kontakt do radnego lub do sołtysa z dokumentem i sołtys wyrobiony czy radny, w zależności jak to tam jest. I też ja prosił, żeby ten żywiel był kontrolowany, jeden tutaj przychodzi, gdzie mamy zwalone i popis na tej liście o pana przewoźnika. To było tak. No bo ważne, żeby nie było tak, że przywoźnik to, że wysłał żwir, a osoby to, że żwiru nie było, nie? Że po prostu musi być popis na tej pozycji tak zwany. I pójdzie za to? To w zależności, żwir będzie płacić 615 za samochód 25. Tak wyszło w ofercie zapytania. Słuchajcie, do trzech przewoźników, proszę. Tylko, znaczy zapytanie, że jak powiem, lepszą ofertę nam złożył pan Marecik. Nie, to znaczy, Romina już. Ale już Romina, on mieszka w Wiadrowie. Ale siedziba Wiadrowie jest, bo wiem, że my sobie zapytali, to do Romina. Wysokie do czego oferty swoje, ale najlepsze w roku. Jeżeli chodzi o jakość tego żywiru, to już wiadomo jaka. No to powinniśmy, że była na drogi taka specjalna specyfikacja, żeby na przejeżdżą gminy, nie? Na pewno będzie dużo lepsze. Wiadomo, że to też pokłady też nie zależą, bo to są różnie. Jedna szwilownia mogą być różne warstwy szwilu i też przewozi myślę to po tak powiem gwarancję. To też mają prawo, że tak powiem, go nie ważyć. Warto by było lepiej czasami go mniej rzucić, a żeby był dobrej jakości niż grubo. Z tego założenia myśleliśmy szukając dostawcy i
no bo wiem, że pan Walencik poził 2000 lat temu i było pozytywne opinie, więc do tego też jestem szczęśliwy z tego, że byłem szczęśliwy, zadowolony, że najniższą ofertę złożył pan Walencik. No. Zobaczymy, tak. Też oczywiście dostawca, czyli osoba, która będzie dostarczała, też nie zawsze odpowiada na to jakoś, bo ona też pozyskuje od kogoś innego, nie ma swoich źródeł. Zgłoszenie było do tego, do pana zastępcy burmistrza na drzew, więc do żółwia, a to drugie decyzje 10 i świat opadł też odeszło. Więcej chyba już nie było zapytań, na wszystko nie było. Proszę? Żałowa się. A. Niech będą więcej robić, jak widzę. To to było na temat zapytania z poprzednich. Dziękuję bardzo. W takim razie przekazuję głos panom sołtysom. Pani sołtys, jeśli ma taką protestę. Czy mają państwo jakieś pytania? Pani ma jakieś pytania. Proszę bardzo. Chodzi mi o drogę na szczepionie. Jeżeli ta równarka jakby była, to... Ale ta słyszałem, byli na tej drodze od pietrzyka do szczepionki, a to była rok temu robiona? Nie. Jeżeli tam nie ma drogi, to to musimy naprawić. Która? A ten kawałek na widzę? Przedma z tamtej strony. Ale jak mieliśmy, no to w sumie droga gmina, to co by na patrolu. A ta, co mówiliście o tym kawałku, to jest... Nie, z drugiej strony. Z drugiej strony kawałek od Pomorskiej biegł. Jak w lesie myślę, to jeden... Dobrze, to zobaczymy. Jak równiarki właściwie. No dobrze, gdzie lubiarka zginie, to po prostu później zadzwonię do pani Eweliny, czy do pana tego i powiadomię, że tego dnia przychodzi i tam poszło. Dobrze. Dziękuję. No jak? Sołtys Przerozmawiaj. Mamy na wiosnę Pradzana. I teraz nie mogę nic kupić, bo tu wójt zadeklarował mi, żebym wziął tego... No. I żeby zrobić matkę. I teraz nie mogę nic kupić. Bo na razie taka, taka sprawa kosztuje 1700 zł już policji. To i panu powiem szczerze, że to bez tego się nie obejdzie. No, tylko przeradu czy wszędzie? Wszędzie. Ja mam taką samą sytuację. Wszędzie. Taką samą. Dlatego my tutaj chcemy. A jaki godę to pana tak powiem? A pani Kasiu, pani ile wyszedł i godę to zrzucił sobie? Pani Ania. Godę, tak? Za samą matkę 450. Ale plus ten. Wyznaczenie tego. Projekt. To nie, powiedziała, że to już ktoś inny. I ile w zależności o, ile ma to. Ile nie wyczerpałeś, tak? Tak. Nie było te zabawki przyjęte na mojej szkole. Nie ma bez problemu. Dobrze, dobrze. Głośno pan nie mówi wyraźnie. Jeszcze i ciebie nie wyznaczyłem. Nie, tam nie było. Wszystkie place muszą być, że tak powiem, dokumenty i bez tego się nie obejdzie. Nie pozwolę kupić żadnych poszek. Na projektach 900. I to wszystko trzeba to zrobić. Każde miasto, gdzie jest ta cała posze, to wszystko podyknę też. To rozumiem. A ja, u nas jest przy tej szkole, to ja. No, przy szkole to jest inna sytuacja, ale sprawdzimy, ale też trzeba być powtarzać. Cicho, jeszcze nie jest zlikwidowane. No, czyli za 5000 mogę coś kupić już, czy nie? Na razie jeszcze pan nic nie może kupić. Na razie jeszcze pan nic nie może. Ale trzeba papier, że tak powiem, doprowadzić do końca, to później go dostanę. Zamówienie to jest na samym końcu. Na zimę już będzie. Na zimę już będzie. Ale panie wójcie, tutaj ma troszeczkę racji. Z ofertą, z realizacją schodzi się. Więc może chociażby te oferty można przyjąć, tak? Można, ja mówię po zamówieniu. Mm-hmm. Oferty można zebrać. Nie, oferty. Bo też państwo muszą, że pojawi nie z jednego dostawcy. Muszą stosować zapytania ofertowe do 2-3 dostawców. Taki zabawek, nie to, że państwo sobie od kogoś tam. Trzeba mieć dokumenty. Nie, już za testa już wszystko. O to, że mówimy o testach. Mówimy o tym, że po prostu trzeba mieć zapytania ofertowe do 2-3 dostawców. No sobie na tym się tym do oferty tam zbijała i później tam wybierała. Nie będę się pogadał za poprzedników, ale po prostu, że jak mówię, najpierw musimy musi być ten dokumenty, czyli godeta i projekt tego. Ale później można, oczywiście w międzyczasie można zbierać oferty dotyczące ceny takich, tak powiem, zabawek. Trzeba by ich już ciągnąć, jakich tam
Można, oczywiście. Można powtórzać pewne zapytania węglowe już wystosowywać do producentów czy do dostawców. Oczywiście można, ale na razie nie można zamówić czegoś, czego nie będziemy mieli gdzie postawić tego. Bo to musi być później w projekcie ujęte. Jak wytyczyć zabawkę jako ten, to zabawka musi być w tym projekcie ujęta. Ujęta, tak. Więc możecie zapytania, ale jak szybko właśnie nie możecie. W ofercie, tak. W ofercie oczywiście musi się dostosować, nie? Ja tam do sekretarza zgłaszałem o ten mostek, sekretarzy, jak to tam wiecie, bo tam raz jeszcze dłużej to zajmie. I tam jeszcze w stronę żurowina, tam będzie trzeba wyciąć w szak. Sekretarz powiedział, żeby my dalej nie dotykali, bo to nie jest nasz. To jest kotą. Bo tam ten kotnik będzie chyba po tej stronie. Znaczy planowany jest. Planowany jest. No i teraz nie wiadomo, a tam teraz to może się to rozbierać. Ten mostek? No jeszcze, jak ja mieszkam, to nie od Państwa w poprzedniej sesji zwróciłem do powiatu, niektórych no, dopilnowałem nawet osobiście z Piotrem Żadkowskim, żeśmy po tych wioskach jeździli. I jeśli chodzi tutaj o ten mostek, widzę, że reakcji nie ma żadnej. Nie, jeśli znaczy, chodzi jeszcze o ten mostek, to nie wiem, czy ono właśnie... To jest gmina, bo to jest zjazd. To jest zjazd, ale nie o drogi, chodzi o ten mostek koło ciebie tam. O, nie, na to moje drogi, to jest zjazd powiatowy na gminę. To jest... Ale to jest ruch powiatowy. I jeszcze nie było żadnej reakcji, nie wiem, żadnej sygnały otwartego. Gdzie pani zgłaszała? To tutaj nie było. Czy pozostałych, czy Kraponi, czy... Tak, też wszystko było. To... W miarę możliwości rozpoczęli tam pracę, nie rozpoczęli tylko prac, wiem, związanych z wycinkami growa. No tam jest, że tak jak w mojej tam, co ja mieszkam w tej drogi, to już teraz trzeba się dobrze wysunąć, żeby było żeromina, jak ktoś, żeby tam nie przypadło. Jeżeli ja nawet czujnikiem, z którym się jadę, to jest masakra, jest całkowicie. Bo to jest dosyć policzaki swojej. Sprawdzimy to i pójdę dokładnie z panią Jolą. Czy to jest w drodze, w pasie drogi powiatowej, bo może do tego oni nic nie ruszyli w tym kierunku, bo zgłaszałem to. Nie ruszyli w tym kierunku, bo ten mostek jest poza, a tego już nie sprawdzałem. Nie, jest powiat. A, nie zrobili jeszcze tego zakrętu na przeraz nowy. Tutaj wykruszył się łuk, jak się skręca na przeraz nowy, tego zakrętu też nie położyli ostatnio. To widzę, że mam... Trzy punkty jeszcze do realizacji. I wujcie, odnośnie tych zabawek, jak co kolega tu z tego. To jak ja mam ten plac zabaw, tam kupujemy te zabawki na plac zabaw tam przy szkole, czy coś, no to jeżeli coś, to tam może być też zamawiać, czy też? Na razie jeszcze nie zamawiacie. Bo tam akurat ja jest zamówiony chyba stópki do ping-ponga i te... Piłkarzyki. To na razie to się... No tam niby mamy to zostawione z boku, mamy, jak tam jest... Ma być ta bardzo zabaw, nie? Tutaj no tak, tam jak jest ta, to mamy te... A po drugiej stronie chcemy wybrać, to możemy tam to już działać, czy nie? Na razie się trzymać, poczekajcie jeszcze troszkę czasu. Nie, to może by już chciała wylatować. Pewnie się do mnie ludzie na tych spotach nie siedzi. Proszę Państwa. Pewne rzeczy muszą być zrobione zgodnie z prawem. Nie można pewnych rzeczy po prostu ominąć. Bo to jest bezpieczeństwo dzieci, a też właściciela obiektu. To się wszystko stało po tym pożarze w tym escape roomie. Jest to 5 dziewczynek. Sanepid i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w tej chwili goni wszystkich samorządowców. To co mówi wójt. Trzeba po prostu mieć na każdy plac zabaw dokumentację. Nie na zasadzie takiej, że spotkał się wójt z sołtysem, tutaj będzie, tutaj, no to stawiamy. Nie, ma być projekt, mają być mapy, mają być na tym projekcie zaznaczone wyraźnie zabawki, te, które są w rzeczywistości. A nie, że na projekcie jest bujaczka, a w rzeczywistości karuzel. Niestety. Po prostu w tej chwili jest bardzo pilnowane. Jeszcze straż do tego się też włącza, jeśli chodzi o straż pożarną, to samo. Dają nam tutaj terminy, albo doprowadzicie to do porządku, albo będziecie te prace zbierać po prostu. To jest wszystko tak, jest dobrze, jak jest dobrze. Tak. Może być 3 lata dobrze, a niech się coś stanie, to dopiero wtedy.
wtedy zaczynają się schodzić. I rodzic będzie mądry i będzie wiedział, gdzie zapukać. To ludzie, w szczególności składa się dokumenty. Pozwolenie. Czy możemy, proszę Państwa, czy panowie i panie przewodniczący, czy mają jakieś pytania? Nie, dziękuję. W takim razie przechodzimy do składania wniosków zgodnie z listą. Pani Jankiewicz, Katarzyna, proszę bardzo. Chciałam pytać o żwir, uzyskałam odpowiedź. Kiedy? Tak, tak. To będę zgłaszać, jak będę wiedziała o konkretnej procedurze. Czy pani Roskowska? Nie. Aha. Tutaj jak koło pana Budki, jak jest ta droga gminna, za panią Budką. Pani Budka, jak jest cały Wielki, mieszka pani Budka. I tutaj jest ta działka gminna i tam jest taki... Nie, pani sekretarzu, to jest we wiosce. Tutaj na tym budzu tak mieszka, tam jest sekretarz. Mówimy teraz o powiatowej czy gminy? Powiatowej. I tam jest taka wyrwa bardzo ładna, którą można położyć, jak się zjedzie na powodzie. No, z tego co widzę, to powiatowy coś uzupełnił. Uzupełnił, tak, ale właśnie po jednej stronie uzupełni, a po drugiej stronie jest tak. Drodzy Państwo, to też nie wszystko, tak tam zostanie, naprawi się od powiat ma cały powiat, to nie tylko nasze gminy, więc też my byśmy byli. Będziemy pukali. Będziemy właśnie pukali, to no, możemy tylko pukać i... Panie Wójcie, na biednego górnika. Ja wiem, że on jest zmuszony do remontu, ale no po prostu już mieszkańcy nie żyć nie dają. Że będą tylko chodzić po łące, a nie po górniku. Żeby go chociaż trochę wyczyścić, ten towar. Ale tego wyczyszczenia nic nie da. Ja bym musiał wyczyścić tego wyczyścić, nic nie da, bo on po prostu jest zawany tak, że... A jak go wyczyścić? Ja nie mam nic, żeby to wyczyścić, bo jak to jest zamany, zerwany i po prostu jak wyczyścić? Jak sobie czyszczą, jest to myślę, na pochyłom ci ktoś chodził? No to jak to będzie zerwane, bo to chodnik pierwszy jest prosto i będzie taka część, no to przy takie część. Ale będzie czysto. Ale będzie czysto na chodniku. Ale to będzie teraz o, że tak powiem, walorach bezpieczeństwa, czy estetycznie? Po prostu nie wiem. Tylko no, to też jest chodnik powiatowy, tak powiem, nie? Ale dalej, no, to nie wiadomo, że to są dziwne. Wszystko zamyka się w budżetach i ja to już pisałem do tego czasu tak do tego, bo nie ma sensu do wyczyści, bo nie mają dosyć. No dobra. Nie, tylko że tak jak mówię, to myślę, jak chodzi się po chodniku, to jak zwracamy prośbę o przyjętego parku przez mieszkańców, to odzajmujemy. No ja wiem, że wszystko jest do tego. Zwróćcie się do mieszkańców, że to wioska jest też jak gdyby dobrym mieszkańcom. Nie tylko wójta i pracowników, nie tylko też, jak pani sądy, że tak powiem, zrobiła akcję społeczną, bo wszyscy poszlotali sami. No to szlotają was własną wieś. To nie jest tak, że po prostu nie tak. Więc nam tych pracowników intencyjnych nie starczy, żeby mamy, że tak powiem, wszystkie rzeczy robić jeszcze w bazie powiatowym, nie? I tak już będziemy sprzątać ten park, chociaż powiem szczerze, posprzątamy go, tylko że tak powiem, wytniemy gałęzie, więc i tak zrobimy dużo na rzecz tak praktyki. Ale wioska czy mieszkańcy wioski Chomakowa nic od siebie na razie nie da. Bo piją, bo to przejeździliśmy. No powiem się, słuchaj. I poszło inne przejeździ, wodę też dodano. Więc to się właśnie. Ja zawsze mówię, no trzeba jakieś troszkę pomagało, ale też jakieś troszkę od mieszkańców. Ale jak śmierdzę, to znaczy, że jest tam życie. Dziękuję bardzo. Pan Jasiński, przepraszam. A ja teraz tak. Krzaki z jednej strony, to jest droga powiatowa, ale ten gminna raz. Tutaj, o, jak się przy szkole idzie. Tak. Ale no już panowie wycinali. Dzisiaj wycinali dalej. I przy powiatowej tutaj, jak jest Olko Góralskiego, tutaj ta figurka, to najgorzej. Tam nikt nie może wjechać. Więc to powiedziało, że jakbyśmy mogli, to byśmy myśleli, że tak powiem, naszym wkładem. O tym trzeba pamiętać też. Ale my to bez to mówimy, na co mówiliśmy, że to są po prostu na dzisiejszego rybaka jakoś powoli, coś im sprzątuje ten element, to nie wiem, czemu tam. Cały czas dalej. No to nie jest sprzęt do takich rzeczy. Oni u nas tam już no, znają, było na którą chowa stronę wojnową, no już tam część drogi jest tam tak, no usunięta, można powiedzieć. Przemek, to rozmawiałem, że tak powiem, miejskich wsi i zachodni, który ma
zakupić i, że tak powiem, my mamy położyć płacze, więc nie miał o to, że czekasz. Tak, jeszcze rozmawialiśmy chyba i jedna osoba też rozmawiała o tej drodze tam, co kiedyś była robiona. To przez te wobry jest niszczone. A czy to jest na rzece, nie? Tak, przy rzece. No. Właśnie to jest rzeka, to po prostu jak gdyby jest własnością, my tak w Polsce to sprawdzaliśmy, już dokładnie na coś tam, to jest tak, własnością. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlecień Ciechanowie, Nadzór Wodny w Żolinie. Bo tam też dużo nie potrzeba, tam kawić. Potrzeba na też wybrać. To jutro, jeśli tam się wybiorę, nie mam tam znać, to ciebie to podjedziemy razem, znaczy powiedzieć w tym miejscu, żeby mógł im przestawić, nie? Ale to też należy, państwo, to należy do obowiązków, tak powiem, nie nasz. Nasza rzeka nie jest. My mamy skończenie też, będziemy płacić za przepust, też będziemy dzierżawę płacić, bo to jest rzeka, jest własnością, że tak powiem, tych instytucji przeczytałem. Też nie, oni mają obowiązki też dbać o tego, nie? A nie tylko, że gmina wszystko zlecić tak gminę, czy tam. I co z tą drogą jeszcze? Możemy wesprzeć jakoś tamtego, ale nie to, że będziemy wykonywać za pomysł, za rządy, bo wszystkie tego, bo nie starczy na gminę. I co jeszcze z tą drogą, co rozmawialiśmy cały czas? Ja powiem, to jest to temat, tak powiem, tej drogi tutaj u pana... Tak, koło. Tam nic się nie poprawiło? No ale chodzi o to, że tam jest, co tam trochę się równo, to jest tam cały czas są doły, nie? Tylko trzeba to, dopóki jest sucho, bo potem jak będzie popada dobrze znowu, to potem silni mieszkańcy mogą jechać wcale. Znajdźmy rozwiązanie tego problemu rozwiązania. Ja na razie powiem szczerze, że dopukuję cały czas. No i co tam można zrobić? No pierwsze co, no to niech ten, albo trzeba zrobić tak, żeby ten facet w międzywieździe zrobił płyty, zamówił, nie? Wystarczą trzy płyty, że w tym miejscu te samochody skręcają. Tylko on ma przecież nowe gminy. Tak, ale on sam powiedział, zadeklarował się, że miał, tak. Dobrze się. No ale no, zadeklarował się. A my zgłosić faktycznie go nie możemy. Bo płaci pan podatki, korzysta z tej gminy, ktoś mu pozwolił na taką działalność przy miejscu, przy drodze gminnej, więc tak bardzo mu doraz działał do podatki. Więc tak naprawdę możemy tak powiem, no, zrobić pana o jakimś pomoc i naprawę tej drogi, ale to jest tylko nasze tak powiem. Tak, tylko że on tej wagi tak. Pan płaci podatki, a nie możemy jakąś uchwałę podjąć. A nie chodzi, to jest tam, że tam jest. Odnośnie tego, no jeśli no tak, płaci podatki, ale jeśli ma jakieś duże przedsiębiorstwo. Tak, ale on jest, chodzi o to, że jest przedsiębiorcą. Tylko że tam jest taka sytuacja, że tam jest droga wąska raz, jeździ po chodnikach, samochody, które wchodzą, jeżdżą po chodnikach, zarywają sobie przez studzienkę, bo studzienka naprawiona, chodnik jest już tak zrobiony. Ile był chodnik robiony w Krakowie? 3 lata temu? Już jest pozarywany, wszystko jest, widać, to jest niszczenie mienia, nie? Tak, no, ale to jest ale... wiadomo, do kogo te samochody jeżdżą. Dokładnie. Dokładnie. No to a pani nie ma w Krakowie, nie chodzi. Pan zwraca się do wójta gminy, kto ci o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności. On się wiąże z tym, że po prostu albo wójt daje w tym miejscu, jest możliwe prowadzenie takiej, albo nie daje. No tutaj działalność jest pozwolona już od niego, 2-3 lat, więc no, może być dłużej, więc no ktoś to myślał. Racjonalnie, że tam nie ma wjazdu, albo wjazd jest ograniczony, no to tam nie powinno być danego pozwolenia, jeśli to wydane, jeśli warto do podatku, no to my musimy mu zapewnić tak pewne. Tylko, że tam jest kasacja samochodów, a nie ważenie samochodów. Ale w kasacji, tak powiem, jego pozwolenie na budowę taki też uzyska. Bo... Ale jest waga tylko do użytku swojego, nie publicznego. No zgadza się, to była ta działalność. Dokładnie. Ale jak to sprawdzić? No właśnie. Jeżeli masz firmę, to przecież jest przeczytany, czy co waży, jaki jest ten. Przecież nie ma pozwolenia na przejście samochodu. Jest tylko na działanie. Ale to jest takie ograniczone, czy na przykład ta płaci, że wada. Jest jakiś, nie? No jeżeli samochody przychodzą 50 ton na zwykłą drogę. No ale to tu słyszysz, było wydane pozwolenie, nie? Na takie coś, to chyba... Ktoś wcześniej wiedział też, co tam będzie, nie? Skoro była gmina nie wniosku o prowadzenie, to nasz rzecznik. Ale wtedy będzie. No, ale co ja prowadzić? Na temat rozarzu, to już znaków to już. Ale jak ja mogę prowadzić to nasz, ograniczając możliwość prowadzenia działalności? Będzie to nasz plus, on nie dotyczy mieszkańców i to prowadzenie działalności, A to mnie jest po działalności. I tak się można przy nim ustalić, tylko że tutaj. Mamy państwu to przykład doby z tonarzem, jak powiem, chodziliśmy na chłopiskie szumu, bo zrobiliśmy to nie jest nielegalnie, ale zrobiliśmy to legalnie, więc ja jestem świadomy tego, że
byliśmy na miejscu, mamy papiery, wszystko. Dlatego Państwo mówią o tym, że... Nie, legalnie, ale druga rzecz, trzeba wszystko robić. Nawet chodzi o miejscowość Skwilno. W Skwilnie jest teraz znak 15 to. Żaden samochód ciężarowy nie jeździ przez Skwilno. A to jest droga powiatowa. Ty nie prowadził Skwilno, prowadził Rybie. Ale Skwilno wystąpiło o tym. Na chodnik i chodnik niszczy, no to przecież... Dobrze. Znaczy, że chcecie, żebym ja zwrócił się z prośbą, to jeszcze to wysokie, bo tak się robi. Chodzi o 15 lat. Na razie to trzeba naprawić tą drogę, bo jeżeli jakie... Pomyślcie, jak postawicie tak jak 15 lat na początkowej drodze. To nie jest powiatowa droga, bo to chodzi z powiatowej śmieszka. Oni wieszają, ale z listem, czy z tymi przekazami, to normalnie do góry nie wieszają. Ale to tam zaraz nie będzie mógł nic skorzystać. To przecież tam dalej Oleksiak, żaden samochód nie przyjedzie. Ale to nie chodzi na powiatowej, chodzi o tej drogi, która jest tam do tego zespołu, nie? To jest takie proste, papę. A to jest tak, że on musi to jest tak, że on musi ale mówię, nie, ale bo tak. No i nie, tylko że jak sobie samo ograniczysz. No. Gdzie jest znak, bo jest tam T, 40 tam test, czy no jeszcze 47, 14. No. Tak, to my to dosy z racji, co tam debatujemy, jak to już to jest rozwiązane, nie? Tak, nie, to się musimy. Nie wszystko zakazać może. No, no tak, ale trzeba najpierw powiedz, co drogę zrobić, bo aż to. No właśnie, ale się na jedno wszystko. Na właściciel starszy, nie? To on też nie robi. Pan Google Marię wchodzimy. Ja chciałem się dopytać, czy da się przychylić może do głosów mieszkańców odnośnie tego przystanku, czy to zostanie w tym miejscu przystanek, tak jak był zaplanowany. Mówimy to o przystanku przy drodze powiatowej, czy gminy, na Boguszewie. Niestety, że tak powiem, nie będziemy tego zmieniać. Bo to jest tak, musi być w takim miejscu, bo musi być autobus, musi być tam wjazd. Już podejmowaliśmy dwa razy w paru przystankach, więc my zrobiliśmy w nowym miejscu, bo w starym miejscu powie tam przystanku nie było. Ja połączyłem tym Państwu, nie? Bo myślę, że tam super kiedyś stało, tam przystanek, tam przystanku nigdy nie było. To, że było dobra para, jak komuś tam stał autobus, jego dobrej akcji, ale autobus jest zrobiony w takim miejscu, drodzy Państwo, że te 500 metrów, 600 metrów, każdy może dojść. A poza tym to gmina ma obowiązek, jak to Państwo wiedzą, bo poszerzają dzieci, które mieszkają w poniżej 1 km. Poniżej 3 km. A tu jest do szkoły kilometr. Więc i tak robimy, mówię, no. Pewne rzeczy, że wozimy wszystkich dzieci, nawet jak kilometr mieszka od szkoły, to wozimy. Ale to wtedy tacy Państwo powinni dać na drugie kolumnie, jak może jeździć rowerem. Tylko. Tak, akurat koło lasu się nie da wjechać, bo tam sejny to są wielkości. Ale kogo tam też są? A kogo już po prostu mówi? Może trzymajmy. A co tak wszystko, że hej, hej. Panie Fulton, ja bym bardzo proszę. Trzymajmy się, jeśli coś w kolejności listy zabiera głos, to może trzymajmy tego. Proszę bardzo. No to niech mówię ci, co tam, bo ja się widzę. Panie Mariuszu, czy coś jeszcze? Chciałem się jeszcze dopytać, czy gmina by na taki gest sprostała z takim dniem jak Dzień Dziecka, żeby tutaj radni i wójt pamiętali o tych dzieciakach i trochę dniu dziecka i trochę ten dzień osłodzić. Nie wiem, czy tam ale z tego co wiem, coś... z doświadczenia to zawsze wszyscy dyrektorzy tak pewne osłodzają tak powiem dzieciom. No bo my jak? A od gminy coś. No, trzeba nie podzielić na wszystkie szkoły. No tak, chodzi o wszystkie szkoły, nie? Nie. Dobrze, zastanowimy się na ten temat. I w przyszłości możemy rozważyć jakiś festyn, tak? W dniu dziecka. Będzie tydzień później festyn przedszkolu, czy tak coś wyglądają. To jest Państwo. Oczywiście festyn można zorganizować, tylko po prostu są osoby odpowiedzialne, które muszą zorganizować. Drodzy Państwo, no ja mi nie starczy siła ani czasu, żeby ja był tutaj taki odniosek. Bo też inwencja jest u stronie radnych, sołtysów, żeby to te osoby prowadziły. To nie wszystko należy, tak powiem Państwu, do wójta, bo wójt się nie da rozwoju. To jest szkoła. To są dyrektorzy, nie? My możemy wspierać i nawet wspieramy finansowanie, bo za te pewne atrakcje gmina będzie płaciła. Ale też organizacyjnie nie jesteśmy w stanie. Nie mamy wydziału, że tak powiem, promocji gminy, turystyki, czy tam sztuki i jakichś festynów, no bo byśmy musieli ten. Wiecie Państwo, że mamy urząd
bardzo ograniczonym sensie liczby etapów i tak się nie da komuś nakazać, żeby był. To muszą osoby, które czują to. Panie Mariusz, mamy do przyjęcia tyle dużo, że mam tyle, że nie mają prawo wykazać się inne. Słucham, panie Mariuszu, jeszcze nie. Ja odnoszę tego źródła, ale to się później było świetne. Dziękuję. Pan Bruder Jarosław? Ja też o ten zwier, ale nie chodzi o ten przystanek tutaj, co to w ogóle na niej potrzebny. Znaczy na pilotnej wiaci nowej? Nie, nie o tej nowej. A, tutaj. No. A, proszę to zabrać. Może. To zabierzemy. A tam to z tą zatoczką by trzeba coś pomyśleć. No, ten przystanek jak jest niepotrzebny, to, a to jest w ogóle zawaszone, tak? Tak. To bym proponował do psoty postawić. Panie mężczyźnie, pan nie, tak powiem, nie mówi tego, co ja mówię. To co ty pójdzie przystanek z Polina, więc ja już tam... Obiecałem, panie mężczyźnie, obiecałem, że będzie przystanek, ja tak obiecałem, no ale to nie tak, że po prostu od razu będzie wszystko. Będzie przystanek. Tak, na tej drodze wojewódzkiej, jak tak, przecież to się robi, te zatoczki wszędzie, teraz w Jasionach są liczne zatoczki też. Nie, oni pozwolą na zatoczkę, tylko ukażą na projekt, na zasadzie. Czyli to jest jakieś 20, 30 tysięcy. Zgodzicie się, że miałem zaznaczyć na zatoczkę 30 tysięcy z gminnych pieniędzy? No raczej byście nie chcieli tego, żeby tego. Chyba nie, że ten, że... Ile tam mieszkańców przyjeżdża? Ja tam gdzieś tam do szkoły przyjeżdża. Nie, nie, ile mieszkańców? Tutaj naprawdę i z Ludocina przyjeżdżają. Jeżdżą do Torunia, bo to... Ale to jest drugie stronie. Sota i Jasiony i... Ale oni się po drugiej stronie siadają, a nie po tej, co mówimy. Ale i przyjeżdżają później też? O 5.30. Drodzy Państwo, ja wszystko zdaję wam, tylko że... Że my, tak jak powiedziałem, mamy budżet ograniczony. Drodzy Państwo, nie oczekujcie, żebym ja was nakłaniał, żebyśmy dali 26 tysięcy na to. My oczywiście możemy wykonać projekt, pomóc, tak powiem, zarządowi dróg wojewódzkich, ale po prostu nie wykonamy, nie powiększymy ich majątek. Powiedzcie ich majątek. Tak jak to powiększamy majątek spółki czy tej Wody Polskie, jak robimy ten przepis. My będziemy jeszcze płacić za projekt, za te materiały, zapłacimy za wykonanie jeszcze swoje 20 tysięcy. I cały czas tą własnością będzie tutaj spółki wody, czy te też nie spółki wody, przepraszam, te zarządu tego Wody Polskie. Jeszcze będziemy co płacić dzierżawę za korzystanie z tego przepustu, którego sami wykonaliśmy. Za nasze, że tak powiem, gminne pieniądze. Ale czy my, panie Wójcie, w takim razie to nie nasza do drogi? Czy my to bardzo zarządu wojewódzkich? I występowaliśmy, tylko dostaliśmy odpowiedź, że możemy to zrobić, bo byłoby możliwe zrobienia tego, gdyby był przy okazji remontu drogi. Ale remont wykonany tam już dosyć niedawno, nie? Nie, to już dawno było. No ale to jest taki dowiastanie, że po prostu oni nie podobają tam remontu tego drogi, nie? Jestem już tam. I po prostu nie zlecą tego. Takie zatoczki są robione przy okazji właśnie poszerzenia drogi, czy remont drogi na przykład. Oni w roku wykonali, czy w tamtym roku wykonali ten czyszczenie tych drogów i to wszystko, nie? Dla nich jako zarządu wojewódzkiego, przystanek jest za skrzyżowaniem. Wiesz, tam to te drogi. Pani wie, przy okazji remontu, to by było po prostu na pewno tyle według tych nowych przepisów, że właśnie zatoczka musi być tyle. Jak będzie kiedyś stadia, to może być nie tak, jak nie może być. Właśnie, trzeba było przez Jasiony, to może być chodniki, nie? Ale to przy okazji remontu drogi. Jak sobie przyradzamy, będzie chodnik pozwolony, przy okazji remontu drogi powiatowej. Panie Jarosławie, czy coś jeszcze? No wszystko. Dziękuję. Pani Szerszeniewa. Ja chciałam spytać odnośnie tego placu zabaw przy szkole, czy też mam dokumentację do komisji? Na pewno musimy sprawdzić na początku, jaka tam dokumentacja jest. Jak coś, to ja na pewno się odezwę. My sprawdzamy w dokumentacji naszej, czy szkoła też obowiązują, czy nie. Chciałam też jeszcze spytać, co w momencie, kiedy ta szkoła już będzie zlikwidowana z naszych pracy zabaw, które zrobiliśmy z Funduszu Sołeckiego. Czy to, bo i boisko tam jest też, które, z którego dzieci korzystają, nie? Czy majątek jest, no ja to przejmuję, dostanie. Chyba, że jeszcze ja myślę, że przypadkiem tych naszych majątków szkolnych nie szuka się na niego nabywców, nie? No bo no, właśnie, to najbardziej. Bo nowo przynosią duże staty remonty, wydajemy na to snachapy, nowe ptaki tam zerwały i ten, no i one będzie to po prostu majątki, które po prostu będą przynosić coraz większe straty. Zastanowić się przypadkiem tego nie trzeba gdzieś będzie. No dobrze, ale wtedy w momencie. W momencie sprzedaży. Chciałam się zapytać, jak tam jest? Przepraszam cię, Ebunia. Ja bym skończyła. Doczekaj. Co w momencie właśnie, gdyby to było sprzedaży, żeby ten traktowanie wojsko zostawić? Ja sprzedaję. Tak, oczywiście można to po prostu zrobić podział działki.
Boisko jest tutaj takim jedynym miejscem, tak jak może być w tej wiosce, żeby te dzieci miały, nie? Może ich mało, ale jeszcze słychać ich tam, nie? No i plac zabaw też robiliśmy w ubiegłym roku. Ja nie widzę przyciskania, że po prostu, jak się kiedyś pojawił w ogóle, tak powiem... No ewentualnie to, tak, jakoś, nie? Wiecie Państwo, że taki budynek to jest bardzo ciężko sprzedać i znaleźć na pierwsza, to na razie, dopóki nie ma potrzeby, to nie idziemy te działki dzieci. No nie, ale w momencie wtedy tak. A przecież wiadomo, że zostawimy to, wyciemy po prostu działki, podział te działki, zostawimy, to mają inny plac zabaw. A oczywiście to decyduje wioska w ogóle o sprzedaży budynku. To przecież wiadomo, że przecież my ten mieszkanc nie sprzedamy tego bez kim jest. Nie, ale to mnie taki, przepraszam, że jeszcze jedno. Przepraszam, to się wcinam, jak można. Proszę. Taki był zadań podział do Dominiki. Co to? Zbudowano szkołę? To chyba na mieszkania. Jak były sprzedawane mieszkania, to już podziałby sobie te działki, nie? Bo tam tak. To nie na działka, już jednej podziałku robią. Pod tymi mieszkaniami. Panie wójcie, jak to u nas tam wygląda? No bo tak, są lokatorzy, jest boisko, gdzie na boisku zrobili sobie jakieś ogródki, zieleniaki, nie wiadomo co. Dzieci idą grać w piłkę, oczywiście pani wyskakuje, no bo jej jest tak głośno, na litu i posku. A czymś płacić? Której pani? Płacą czy już? I to jest takie... Pani, przepraszam, czy coś jeszcze? Czy o ten żwir po tych majowych to sołtys ma zgłosić do pana, czy to pan się będzie na to można do mnie zgłosić. Dobra, to właśnie tam u nas teraz w tej chwili. Tutaj mówię mu, że jakiś czas zapał. Mi się naprawdę na wszystko, co było przez wtedy. No i teraz to jest problem, bo mieszkanka zgłosiła, że połowu jest niebezpiecznie, bo zaczyna się instalacja palić. To będziemy już składać zamówienie elektrykowi, który po prostu się to naprawił. Więc tak jak mówię, te budynki wszystkie wymagają remontu. Korzyści i zysków z tego nie mamy, a tylko mamy ten. No i mówię, i tutaj tak, jakieś ogródki sobie porobimy, ja rozumiem, mają mieszkanie, ale parkingi, garaże, ogródki działkowe? Ale się patrzę, ale nie tak. Żadne. Radny pani sołtys, czy ta szkoła, i oczywiście jest jak gdyby też podpuszczał, nie, ale to jest państwo. Czy państwo, że tak pewnie mogą się zwrócić do pani, żeby to zrobiła? Czy to wójt ma jakaś wizytę najgorsza zawsze? Znaczy nie, ja tylko pytam. Wójta się boją, tak. Panie wójcie, nie. Chwileczkę, ja tylko pytam. Co mi wiosło, a co nie? Dobrze, to jest ja tylko dałam pytanie. Sprawdzimy to parę w budownictwie, zasłuchamy z tego i sprawdzimy to parę za podporę. Nie ma, jest wójtko, dostali mieszkanie, ale nie parkingi, garaże, zieleniaki. No chwila, bo będzie dzieci nie mają w piłkę grać. Jeśli ja wiem, że tego nie powinno być, to tego nie będzie. Nie będzie z nic. Ja tylko pytam, co mi jest wolno, a co nie. Dobrze, dlatego właśnie, ale wiem, co jest odpowiedź. Od tego są pracownicy burzący, drużyny, którzy po prostu na tym sprawie się znają. To oni są kompetentni, tak powiem, sprawdzają dokładnie. Dobrze, poświęcimy pani, sprawdzimy, co jest czyje. No właśnie. Nie widziałam najlepiej, czy zostało już podzielone. Jest wszystko nasze, że tak powiem. Pani Ania, no i może się jeszcze. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Jakubowski, Piotr? Ja chciałem zapytać o te pasy na szkolnej, ale już pan mi był uprzejmy odpowiedzieć wcześniej, pozytywnie. Chciałem o drugie zapytać, ale już też pan odpowiedział pozytywnie. Mówi, że głos ma tu się pecka, tak mówię, co można zrobić, żeby tam... Te kamyki są leżą, nie? Bo tak Czyli asfaltem ma chodnik. Tak, tak, bo takie jest paskudne i się coraz bardziej rozpala, bo te kamienie to chyba... No, dobrze, ale panie Mariuszu, w realnej poprzedniej sesji, pamiętacie, jak pytaliśmy się, pani Arturze, pytaliśmy się jeszcze poprzedniego starostwa, czy to jest nasz starostwa, sekretarza, jest znaczy skończona, bo właśnie mówiliśmy, że to jest nie do pomyślenia, że to jest rewizja. Byłem na spotkaniu w styczniu wszystkich wójtów, burmistrzów, przewodniczących rady, tutaj byli też, nawet pan Dorzacki, który był, też się pytaliśmy o te inwestycje. Czy przewidują poprawienie, czy tego? Uzyskaliśmy odpowiedź jako, że inwestycja jest skończona i nie przewidują żadnych, tak powiem, poprawek. Nie, bo oni uważają, że to jest, na tyle jest starszy okrąg. Nie, to jest dobrze, nie? Ja to zgłaszałem jeszcze na poprzedniej kadencji, jeszcze ja to byłem jako osoba, która zajmowała zdanie i pogadała się, że po prostu ta inwestycja była całkowicie trafiona. Jeśli w takim stanie, to zostanie, bo to jest po prostu była strata tylko. To nie można się odwołać załóżmy do czegoś takiego, że bo ktoś twierdził, że to poprawnie zostało wykonane, a to źle zostało wykonane. Czyli ale nie jest podważyć... bo nie jesteśmy gospodarami. To jest jak gdyby gmina ogłasza, czy gmina, powiat ogłasza przetarg i na tyle nie wystarczyło, tyle wykonane. Czyli pan Paszek właśnie powiedział, że na tyle wystarczyło, to na tyle wykonane. Ale ja powiem na te słowa.
Nie, no tak, ale my tu skosztowaliśmy już, że w momencie takiej inwestycji to nie poprawiło się ten stan, to się pogarsza, bo po prostu samochód jeżdżając na pobocze. Tak, duży samochód. Ten asfalt obrywa, co mówicie. My mówiliśmy o tym, zgłaszaliśmy, ale no ja też mówię, że ja zgłosiłem o tym, nie? No ale no, właśnie ile starczyło, więc to jest. Tam jeszcze był kawałek robionego nowego dywaniku i to nic nie dało, nie? Proszę Państwa, osobiście wolałbym, żeby ta wizyta nie powstała, bo w takim stanie, jak jest zrobione i blokada wody, która z tej działki nie schodzi, a więc doskonale tej dobrze musimy zrobić, więc tak, jeśli tutaj nie można wykonać, nie dokonać wjazdów z których wiatrowych te działki, które są sprzedane, no ta inwestycja była... Nie, no to było tak, ale to tak pan musimy sobie spojrzeć w proce, to była inwestycja wyborcza, no nie oszukujmy się, no. W roku wyborczym było jak najszybciej, jak najlepiej, żeby... Czyli ta inwestycja została tak jakby wykonana bez żadnej gwarancji. Nie, no to było tam poprawne. Tyle było wymogu przetargu, tyle było zrobione. Ja dlatego pytam, może to jeszcze mój redzie, ale słyszałem z kodek, że niby mają dojechać i tam asfalt dodać, tylko że dla samego tego towaru będzie nie opłaca i przy okazji coś większego dolania, no ale to były kodki, tak nie wiem. Jest przewidziany tutaj do wykonania ten fragment, tylko ja dokładnie nie wiem, co będzie jeszcze przedłużane. To, o czym teraz mówię, właśnie te nieszczęśliwe powodzie. Bo starosta w trakcie sesji w czwartek podczytywał te fragmenty dróg na terenie całego powiatu, na które są już zrobione przetargi. I właśnie ten odcinek też czytał. Mówię teraz pytanie, czy to będzie ciąg dalszy tego wspaniałego pomysłu z tymi kamykami. Czy na te kamyki będą ładne jasne? Bo by nie chcieli tam dalej tak robić z tymi kamykami. Ale ten odcinek odczytał. Tak mniej więcej to wygląda. Widzę, że trzeba znowu tam się będzie ustawić, żeby lepiej nie grzebali tego dalej, tylko po prostu uszykowali to, co... Panie Piotrze, czy coś jeszcze? Ja tam później... To Dino ma być tak, a potem to tam będą zamieszanie będzie, bo jakby tam coś się zaczęło dziać, to jeszcze bardziej to się będzie rozwalać, bo jakiś ruch, jakiś tam przejazd. No, czy to jest jaka postać, znaczy na razie to jest oczywiście pracę, była to wszystko toczone w stanowisku. I ta inwestycja będzie zrobiła, to będzie zrobiła w sklepie, ale te wyjazdy, z tego co widziałem projekt tej działki i tego sklepu, no to mają na szczęście drogi podatowe wjazd. Ja też tak właśnie rozmawiałem, że właśnie może wreszcie ta starówka też zrobi się jazdę do jej pokatowej. To jest komplikacja. Dlatego mówię, że ta inwestycja uważam, że była po prostu nie taka na co mówicie. Można by poczekać rok czasu i zrobić to porządnie. Nie wiem, co. Panie Piotrze, czy też jeszcze? Pan kapela Wojciech? Już wiem, już wiemy, ale teraz chodzi o drogę powiatową. Z Kicienka znowu do góry wychodzi. Tak co 4-5 lat. W którym jest? A, tutaj jak przy... Na samym zakresie. I tam tutaj, przed Groszkiem. Tak. Na tej drodze się. Ona znowu do góry idzie. Dlatego, że ktoś koła nie uchwał. Ja mówię koło, no to się mogę się zapisze. Tak. Druga odskrzyżowana, jak będzie przyszła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan kapela Arbor? Jest możliwe, ale to tak jak jest. Tutaj zostały pieniądze z Funduszu Sołeckiego i Fundusz Sołecki, tutaj Rada Sołecka przeznaczyła je na zakup. Także mają być świetne. Było zebranie mieszkańców? Tak, był mieszkańców. Dobrze, był dobrze. Także to tyle będzie właśnie. A jeszcze jest jedna rzecz. Mieszkańcy ulicy Żołskiego. Odnośnie znaku, co tam z panem wójtem rozmawiało, nie? Czy to byłaby możliwość przesunięcia, bo tam jest kilka zabudowań, które są nie należą do Dolnocina, ani do Dębówki, bo tam Baczarek już jest w Dębówce mieszka, nie? Ale tutaj jest na przykład
czy są zabudowania, gdzie są poza znakiem ludoci, nie? Jeśli policja przyjeżdża, to stoi tutaj na terenie zabudowanym, nie? Oni później tam czy dalej. Ale teraz to ten... mówiło teraz o znaku teren zabudowany, czy o miejscowości? Teren zabudowany. Tam jest tylko miejscowość, nie? Nie ma terenu zabudowanego, nie? Znaku. Tylko znak ludoci nie jest, nie? Tak, on jest postawiony tam przed Cylińskim, nie? Przed Cylińskim, a przecież tam do Bieska. No, Biesek i Cylińscy tam byli. Dwa budynki, nie wiadomo gdzie. Trzy jeszcze. Nie, to jest po prostu środek granic miejscowości. To jest właśnie możliwość tego znaku jakby przesunięcia, nie? Jest, może zapytałem się, to jest organizacyjne. To głęboko pan chciałby to zrobić? No, to będzie tam praktycznie pod sam lasem. No nie, pod sam lasem nie, bo przecież pan... Tam już mieszka w miejscach, no, ale przecież jest jak jeszcze mieszka w Lecinie, no to jest to ile tam jest? 20 metrów. Ale tak od tego znaku teraz, żeby go przesunąć, to może ze 300-400 metrów. No. Nie, to jest gmina, to jest droga gminna. Za salut, to się biorę, tutaj z nami zostawiamy. I to jakieś, będzie się z kosztami, nie? Tak. To są, to nie są koszty. Nie, chodzi o te papiery i czas. Dlaczego? Pójdziesz na pokój do parowca, do policji. Nie ma znaku te zabudowane. Nie ma. Nie ma. Nie ma, tam jest tylko jeden pochodzi. Nie wiesz, to nie ma te zabudowane. Tak, ten zabudowany. Czy nie? Jest tylko miejscowość Ludoci, czy nic więcej? A po prostu jakieś takie budynki. Białe z budynkami. Nie ma czegoś. To właśnie dlatego właśnie myślałem, że o to się skończy. Przez to, że ten zabudowanie w sensie ograniczenia prędkości. To mi się o to się skończy. Bo to, że będzie znak miejscowości przesunięty, to nie znaczy, że to jest ten zabudowany. To nie ma zrozumiałych rzeczy. Bo ja przykładam, że ten buchca, zobaczcie przykład, jak ludki wjeżdżał, że to jest kim jest ten buchca, a ten zabudowany jest przyszywany. Tak, to jest znak, rzuci gdzieś tam dalej. Chodziło właśnie o ten zabudowany, żeby ten zabudowany. A jest w ogóle ten znak, ten zabudowany? Nie ma. Trzeba po prostu wyjaśnić znak miejscowości, jednocześnie po tym trzeba założyć. Czyli po prostu trzeba zrobić organizację i podnieść koniecznie ten zabudowany. Czyli po prostu trzeba założyć znak. Tam akurat ta strona, ani nie ma chodnika, ani nic, tam ludzie gdzieś jeżdżą, czy rowerami, czy czymś tam, naprawdę jest strasznie niebezpiecznie. Teraz akurat po przewiec nie działa, że trochę tam mniej tych samochodów jeździ. Ale jeśli są tam soboty i jest działający pogrzebiec, to tam jest masakra. Panie Arturze, dziękuję wszystkim. Ja bym prosił, że właśnie panie wójcie, potem była rozmowa na tym Sołeckim, na Lonie, bo na Starej Wicach się skręca tam. Tam jest takie delikatne zagadnienie. No jest takie tam właśnie tam. Panie radny, zaraz po tym spotkaniu pojechałem. I powiem szczerze, że ja nie widzę problemu. Bo to jest zagłębienie, że tak powiem, drodzy Państwo, coś takiego jest, nie? Taki naturalny, to będzie... Ale może samochodem może nie czuć tego, ale jak rolniczy to... Ale dobrze, tylko zaraz będę miał, że tak powiem, następnych mieszkańców, którzy by się powiedzieli, że za szybko jeżdżą ciernika. Nie, już tak, to jest tak. Więc, ale to dolewka tego to nie ma sensu, bo ja nie doleję do tego osoba. To znaczy wyrównać mniej. Ale jak? Podciężamy dużych ciągników, no to się po prostu wyrównać, się przylepi chyba taki pracę. A tak jest wrócanie. Ale Przemek, jakbyś pojechał i zobaczył to, to nie stwarzajcie problemów tam, gdzie jest nie ma, tak? No, znaczy, jak nie jechałem tam dawno, to nie było problemu, ale jak jechałem i zapomniałem o nim, no to... Ale przepraszam, ile pan jechał do godziny ciągnika? Ja się nie mogę jechać. Ale to ciągnika wiedzę, że się nie poleci. No tak. No polecić te tyś, ale nikt nie jeździ, bo za Alikę sobie robi, żeby i to tam zresztą nam nie można 40 nawet jechać tam, no bo gdzie to jest, zaraz zakręta. Nie, bo zaraz będzie taki pomysł, że pojawią się samochody, że to szybko jeździmy i zaraz przyjdzie petycja. Nie, tam nie może być szybko, ale bo jest zaraz zakręt i ten. Praktycznie nie da rady tego naprawić, bo musiałbyś wyciąć i położyć nowy. Pobrać na ruch. Ale nie, bo chodźcie po tych przyjazdach z przodu ciężarowy, to się klei, bo to... Ciężarowy to nawet nie jeżdżą. Ale jest, jak jest asfalt dobry, przyjdziesz to położyć na samochodzie. To zaraz w najbliższej okazji musiałbym wyciąć i na gorąco jeszcze tak powiem, to byłoby wyciąć, nie?
A czemu tam te zamanie? Czy tam jakieś moce kupują, czy coś tam jest? Czy tak jest? Tam jak po prostu był asfalt do zakrętu, no to było. Potem jak łączyli jeden z drugim, no to tak właśnie tak. Ale to jest tak na środku, to nie jest gdzieś na to. To jest na środku. Nie, no bo tam było akurat się kończyło. Jeden, a drugi dolewali w drugiej stronie. Przy innej podobnicy. To może szopnięta była. Ja myślę, że to specjalnie pozwolę, żeby po prostu zjeździć. No nie, no jak już ten wir zaatakujemy po majowej, no to... Dobry, dziękuję bardzo. Ja przystanę poszkodowi. Nie chcę go oddać, tylko chcę go naprawić. Ja cię spójnę. Szybka, ona nie jest połamana, tylko po prostu jest położona. Czy ja jakoś o przewrócić? Nie, bo masz taki przystaj, masz nowy przystaj. Masz nowy przystaj. A czerwony czy taki? Czy daszek taki? Czerwony, a tutaj wszystko jest przewrócone. Ale ta szyba jest? Jest. To ja myślę, pracowników to tam sobie to oddać. Zobaczmy, co przewrócić. No i ten żwirek, ale to trzeba poczekać. I jeszcze chciałam zapytać. Ja już bardzo nie potrzebuję, bo to nie ma. Cicho. I dlatego właśnie też proszę o sobie jako sobie. Ale to trzeba zacząć. My tutaj rozmawiamy z Państwa. Na razie z tym modelu to jest taki nawał pracy, który dzieci mają, że naprawdę takie stawki nam dają bardzo wysokie. Po prostu mają bardzo dużo pracy. To jest nasz szczyt dla pracy geodetów, że po prostu mam takie kwoty, temat drogi w Chłopakowie za tym, parkiem, za tym, co ta aleja limowa jest. I ta droga jest na tej działce, a gmina jest wskazanie tych punktów, pan geodet to jest 2000 na kawałek. No 200 metrów drogi przesunięcie. Panie wójcie, to trzeba 2000. Po prostu zlecić jak na gminę, że niejako... Tak, ludzie po prostu nie znaczy. Tak. To trzeba na gminę. No to jak rozmawialiśmy z panem, chcieliśmy, żeby właśnie jednej godzina wziął wszystkie te pracy sama, pan zrobił taką kompleksową, nie? Ale w tym razie takie rzeczy to bym nie chcę zrobić. Nie tyle się zrobiła. Bo oni mają takie kwestie, ja pani Kasia, to wszystkie te pracy są. Ja na prostu oni mówią, że oni mają takie inwestycje, że może tyle tam z miesiąc, dwa można poczekać, tylko to może stanie. Bo na razie mają tyle roboty, że oni po prostu takie rzeczy mają i się nie opłacą. A nie wtedy tylko słuchamy. Chyba tak, bo mi to będzie nie wspomnę. Dziękuję bardzo. A czy to nie? Proszę. To jeszcze nie. Proszę. No właśnie. Oj, dobrze, chodź. Czyli nie, tak? Czyli nie, dobrze. Teraz. Masz jakąś kłopotę. No tak, chodnik będę miał. Za nowo. Boisko będziesz miał starczy. Boisko będę miał, wszystko mało. Ja bym się go Przepraszam, że mu przerwę. Panie wójcie, u nas nie mamy żadnych dowodów remizy. Bo ta remiza jest, jak to mówimy? Tak. Nie mamy sklepu, nie mamy nic. Ale tam przynoszą zawody, nie mamy opłat, bo nie korzystamy po prostu z żadnej wody. Ale jakiś tam jest licznik, czy opłaty stały. No i o ten pan się pyta, co z tym zrobić, bo ja tego nie chcę przyjąć. Ale on mówi, że gmina też nie bardzo mówi sam. Czy gmina przyjął ten papier? Coraz więcej, każda wioska ma koszty, które my ponosimy jako cała gmina. Zastanówmy się, bo naprawdę ten fundusz czasami już nie jest do końca wykorzystywany racjonalnie, sensownie, a przynosicie do nas coraz więcej rachunków takich po prostu. No to podstawy będzie macie. I oczywiście ma, ale po prostu powiem, na pewno nie będzie, a też chcecie, żebyśmy pozyskiwali środki zewnętrzne, czy wkład własny, że może tak się stać, że my takim musimy mieli, żeby przyjść do czyjś. Po prostu trzeba zabezpieczać z tych sołeckich jakąś kwotę dla gminy i wtedy będzie płacić o to. To nie można z Polskiego takich rzeczy prowadzić za prąd czy za media. Nie, nie ma. To może bez sensu pompować jakieś pieniądze z tych kolejnych sołeckich w remizji, gdzie się nic nie dzieje, nie? Ja właśnie o tym też... Tak, na przykład, czy można co mi jak to robić zawody, jak w całości. Ale wy akurat korzystacie z tej remizy i coś robicie w tej remizie, a na przykład wystarczy martwy. Panie Justyno, dobrze, to zaczynam się z innej rzeczy.
Na to się za pustowy, nie? No właśnie. Jeśli nie ma się z zysku, no. To po co pustowy? No właśnie. Dlaczego pustowy? Trzeba było mnie dać, żeby no. Ja bym to wykorzystała. Ale no właśnie po tym przykładzie. No właśnie. A wydało. Trzeba po prostu wydane, bo wydane. Dlatego właśnie mówię, że mieszkańcy zaczęli po prostu tak myśleć globalnie jako gmina. Bo zobaczcie, gdzieś są takie remizy, na przykład, gdzie tam się coś dzieje, warto dołożyć, bo co dzieje się. Ale nie w każdej wiosce tam gdzieś coś się działo. No oni chcą na które teraz może tak koło gospodyń. No ale na razie to 10 osób. No, a druga. A kochana wiesz, ile jest papierkowej roboty? Nie tak dużo. Ale gospodynia. Ale to, ale przepraszam, to nic nie ma za darmo, to zawsze trzeba. Ja nikt nie Państwa, nie ma tak, że po prostu... I nie bardzo wioski chce się w to bawić, bo to jest... Ale tam na 10 osób tych kolosów jest... No, bo to się Proszę bardzo, pan Mariusz, zawsze... Proszę bardzo. Zjazd, o, to przerada wielkiego. Tam nie zgłaszałem to kiedyś. No, my też zgłaszaliście do... Bo zarządu, żeby to przesunąć. Ale tam przeczułem. Ten asfalt się tak wykruszył na tych punktach, to by trzeba to uzupełnić. Tylko to jest na pewno w pasie do góry odgłaszane. To osobiście zgłaszałem zdjęcia, robiłem. W pasie do góry to podać do powiatu. Za 12 lat. Pani Joanna. Tak trochę wykorzystałam, ale ja tak bym chciała do pana sekretarza, bo to jest droga powiatowa. Jeśli chodzi o tą drogę, tam jest przy remizie, samej jest przystanek i on nie jest w ogóle zanoszony, tam stoi tylko sam kijek sobie z tabliczką, że przystanek. No i dzieciaki mokro. Także jak pani teraz. Nie teraz, no teraz to akurat nie, ale wczoraj mokli, jakby nie patrzę. Tak, tam jakąś wiatę, po to mówię, to jest powiatowe. A tam jest w miejsce, że postawić wiatę. Nie, tam jest pierwszy, przywieźli wiatę. Można by. Lepszy ryc jak nic. Ale nie, ale po prostu nie. My wiatę w pani nie robimy, czy to zrobimy, czy to zrobimy, więc my ten, ale po prostu jak będziemy mieli to mapy, używamy z pierwszyka, to możemy tam tak. No. Ja wiem, ja się na pewno, to właśnie to nie mam co zgłaszać wiatr do zarządu dróg powiatowych. Nie, nie, uwzględnił. Wszystkie, bo to jest powiatówka, nie? A to było, gmina płaciła. Zacznijmy pić coś, żeby było zadaszone, jak w ogóle nie ma, nie? Pali przez nasze, nie? Ale no tutaj, jeśli będziemy z pierwszyka, zabierzemy to. No. Wiatę to tam lepiej. Podzielisz się. To da się. Dobrze. Panie Radny, panie, gdzie jest sejsta przy powiatę katarkowej, skoro wy proponujecie kostkę. Ale tam jest zrobiona zatoczka, jest chodnik. A to kostka... Nie postawimy, nie przecież wiatę, nie? No dobra, ale jest zatoczka. No to na zatoczkę. Za to. I można to do tego. Tak, ale jeśli będzie wiata uwzględniona, to wtedy jak pan przyjdzie, który będzie kładł kostkę, przygotuje plac pod wiatę. Ja nie. Także to nie jest żaden to problem. To właśnie nie wiem, czy teraz się przychodzi. No, także mogłaby się śmiać z tego, chciałam zapytać. Nie, jak to by... Ty mi odda zakończkę, ja tam przychodzę. Jak tylko dasz prawdę... Jak tylko dasz prawdę, to nie. Pani Radna. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marcin. Na dzień dzisiejszy, dziękuję. Ja bym chciał jeszcze, panie wójcie. Mam prośbę, bo jak się kończy granica gminy i granica pomiędzy tam są domy wybitki, ale po stronie już gminy zrobić. Czy my mamy jako mieszkańcy wystąpić, czy po prostu użyje swoich możliwości? Bo to nie są ubytki na naszym terenie. To są ubytki już na terenie. Tak między nimi? Tak, takie dość niebezpieczne, co są pogości. Tak, po jednej i po drugiej stronie włączenia tego właściwości. Czasami dobrze, ja poczuję właśnie pan prosił, żeby się zwrócił do włodarzy Żulina. Usnął, nie na piśmie, bo na razie usnął. Tak, i tam jest na naszej kolejnej stronie, na gminie drzewo, które umarło już dawno. Ja nie wiem, czy ono jest w pasie drogi, czy ono jest na prywatnej działce. I ono też stanowi niebezpieczeństwo, bo tam z niego już spadły kilka razy konary i ono no, też stanowi zagrożenie. Nie wiem, czy my to możemy jako gmina przynajmniej znaleźć właściciela tego drzewa. Nie, no to sprawdzimy, czy pasie. No to zobaczymy, czy musisz dokładnie powiedzieć, że tutaj to jest jakby nic. Przy samym mostu. To moje drzewo. Nie, bo ja nie wiem, ale chciałbym. Szymon, to może paść to? Jeszcze paść to?
Słuchajcie, jeszcze ja rozumiem, że dzisiaj nie przeznaczyli funduszu strefy na żywie, ale jak już wszyscy, że tak powiem, zostaną zaopatrzeni i już starczy. Na szarym końcu zostaną, tak, tylko ci, którzy nie przeznaczyli, to ja też bym prosił o jakąś inwestycję. Na końcu będzie do 7, czy to trzeba się będzie klęty? Nie, to się dużo bez klęty zaczyna. Tak czy tak, to chyba dostajemy po trochę. Następnym razem przeznaczyli. A może 10 minut. Proszę Państwa, coś się było, to dzisiaj ten sołec. Tak. Ile? 167. To jest na to. No nie wiem, czy pani się wypracał na gazowiu. Proszę Państwa, czy jakieś uwagi? Nie. Jak nas jeszcze nie ma? W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Budocin zamykam 7. sesję Rady Gminy Budocin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.